Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Retro Simsów. A tak, nasz Oskar powoli wstaje do pracy. Jako, że on jest ciężko pracującym człowiekiem. Nie mamy jeszcze jednej techniki. Shit. Niestety musisz się nauczyć. Budziłam go wcześniej, jako że nie! Zostaw umywalkę. Jezu, zabiję cię normalnie. Teraz są czas niepotrzebny przez to. Towarzystwo ma do bani i ona też ma towarzystwo do bani, więc mogliby się tam razem jakoś naprawić. Ale to... ona musi wstać. Mam nadzieję, że zdążą, bo... No właśnie. Za godzinę będzie samochód, a ona już wstała, okej. To nie wiem, ciusiu zrób. Gdzie ty masz? A, tu jest wydalanie. Boże, myli mi się to z The Sims 3, bo tam jest wszystko przestawiane trochę inaczej. I też może coś zje. Tak, ona będzie miała coś gorszego. No, wiedziałam. Oh my gosh. Dobra, zostaw tą lodówkę. Nakarm rybki. Żeby nam nie zdachły. I usiądź. Pogadacie może. No już, czekaj. Nie idź jeszcze do pracy. A nie idziesz, to dobrze. No, aha, nie możecie pogadać. Rozmawiaj. Cokolwiek. Proszę. Choć trochę. Czy ona rozmawia o polityce z nim? On nie lubi polityki. Dobra. Niestety przykro mi. Nie mamy czasu. Musisz iść do pracy. O nie, mamy rachunki. Dobra, to weź pocztę. Zaraz się nią zajmiemy. Dobra, to tak. Mam ogólnie takie plany, żeby trochę więcej spędzić czasu nad tą logiką. To ja chyba mówiłam w ostatnim odcinku. Chociaż w sumie. Musi wziąć i dopiero zapłacić. Dobra. 247! Dobra, zostawimy te rachunki na trawniku. Zjedzcie jakieś porządne śniadanie. Potem się wykąp i zadzwonimy do naszego przyjaciela Benedykta. Tak. Wszyscy, których poznajemy na mieście, nazywają się Miastowy. Z tego, co mi się wydaje. Shanna Adams. Nie, to są... O, to też jest Miastowy, widzicie? Urukicza. Dobra. To musimy zadzwonić z tego telefonu. Chciałabym też potem sobie tutaj znowu zagrać z naszym Jeanem. Zawołaj sąsiada. Nie ma, rozmawiaj. Tu jest taksówki. Zapraszam przyjechać. Zawołaj sąsiada. Nie wiem. On jest w masakrycznym stanie. Będziemy musieli mu poprawić humor, jak wróci. Niestety. Przyspieszymy to. Nie zmywaj! Pokojówka to zrobi, jak przyjdzie. No, przyszła pokojówka. O, tak, oczywiście musiałam się wpakować do tego. Dobra, już trudno. Czkawek, mamuśka, lol. Boże, to są śmieszne te nazwiska i imiona. Miastowy, Benedykt, zadzwoń. Rozmawiaj. Już!
Jeszcze trochę pogadajcie. Jeszcze nakrzyczał na mnie. Przykro mi, ale mam strasznie dużo roboty. Lol. I już go nie lubi. Dobra. Graj w szachy. Nie, zostaw kotę. Ale szybko gra. Dobra. Mamy kolejny punkt logiki. Okej, okay, Oskar wrócił. Nadal nas nie stać na rachunki, więc jest źle, bym powiedziała. Ale myślę, że... Praca. A tak, nie mamy krzesła. Dobra, musimy dokupić to krzesło. Więc siadaj, mój drogi, i przyłącz się do grania. Może pogadacie przynajmniej. Okej, okay, właśnie. Przegrał chyba. Dobra, ale trochę rozrywki podniósł, więc pocałuj, Boże, od razu. Porozmawiajcie. Boże, co te psy się tak mnie czepiają. O komputerach. A ona nie jest zainteresowana komputerami. Jezu, już jest 18. Ja nie wiem, kiedy ten czas leci. Dobra, trochę sobie to naprawiłeś. Błagam, musisz nauczyć się techniki jeszcze jednej. Więc siadaj i się ucz. O my gosh, ty wyglądasz strasznie. Może spuść wodę, skorzystaj. kąpać się chcesz? Tak średnio. Czy on jest głodny? Jest głodny. To podaj obiad. Dobra. Nie wiem, czy on się zdąży nauczyć, ale to... Oh, Boże! To jest najbardziej wkurzająca rzecz w Sims 1. Oni zawsze po toalecie muszą myć ręce, a to strasznie zajmuje czas niepotrzebnie, no. Ja wiem, że mycie rąk jest ważne, ale... Cóż. Czy on podejdzie? Mam nadzieję, że nie. Niech się nauczy do końca. Nie! Stój. Ucz się. Potem zjesz. Dobra, ona sobie zje. Potem sobie może pokazać telewizję. No ale zostaw ten talerz. Okej. Okay. Ty się już nauczyłeś. No, masz wszystko, co potrzebne do pracy. Przyjaciół to ona będzie chyba zdobywać, bo on nie da rady, nie ma kiedy. To jest strasznie denerwujące. Ale nie ma tu dni wolnych, żeby sobie tak po prostu robić jakieś inne rzeczy. Dobra, jest... Ach, tak, mieliśmy, kurczę, jeszcze zagrać. Dobra, to jeszcze zagramy, tylko ja zapiszę grę na wszelki wypadek. Jakbym miał dom spłonąć czy coś. A, więc zagraj. Jeszcze, a on... Nie zmywaj! Pooglądaj jeszcze telewizję. Niech ci się ta rozrywka naprawi, chociaż... Na szczęście oni się wysypiają dość szybko w tych łóżkach. Więc przynajmniej tyle dobrego. Błagam, tylko rachunków mi nie dodawaj, bo już mam jedno nie zapłacę. O nie! Tu właśnie są rachunki chyba. Pracujemy bez wytchnienia, czy łapiemy oddech nie pracując. Przy relaksie może wybuchnąć pożar chyba, a przy pracy rachunki. Co jest gorsze? Dobra, relaks. Znowu wybierze za mnie i będzie. Boję się. Bardzo cię proszę, jestem biedna. O!
Udało się! Yeah! Sprawił nam stół do bilarda, który my oczywiście sprzedamy, bo on jest nam niepotrzebny i tak nie mamy go gdzie ustawić. A patrzcie, ile za to kasy dostaniemy, lol. Będziemy mogli zapłacić rachunki, yeah! Ile przy kibel kupić? Czuję się taka szczęśliwa. Dobra, zapłać te rachunki. To jest jeszcze jakaś poczta? Jak tam? Twoja rozrywka? Dobra, jeszcze ci trochę pozwolę posiedzieć przy telewizji. Jakoś tak dziwnie zakręciła, okej. Nie, już więcej nie ma. Dobrze, ty masz strasznie słabą energię, więc już połóż się spać. Ty masz nieco mniej, dziwne to jest. Dobra, ale już też jest 23, więc wyłącz ten telewizor, skorzystaj i pójdź spać. Ja wam potem pokupuję jakieś nowe rzeczy. Wyłączyłeś ten telewizor? Dobrze. Dobra, bo ty musisz wcześniej wstawać. Zostaw umywalkę. Nie, serio, będę musiała ją sprzedać stąd, bo... Chociaż oni będą szli tutaj pewnie. Strasznie irytująco. Dobra, to ja im kupię jeszcze... tak. Aha! Mówiliście mi, że mogę wyrabiać miód własnoręcznie. I tam chyba coś jeszcze, masło chyba też. Wow, jakie to są kible. O, ten jest świetny, ale ten jest masakrycznie drogi. Dobra, ten jest pęcherz 8. Wow, higiena minus 1. A to? No to jest dziwne. To jest gorsze od tego? Ciekawe. Wystrój 2. No ten przynajmniej się automatycznie spłukuje. No dobra, mamy kupę kasy, to niech będzie jakiś lepszy kibel. Dobra, to stąd idzie się. Lusterko zostawiamy, bo lusterko jest ładne. Mieliśmy kupić ul. Czekajcie, gdzie to jest? Magiczny? Nie. W jakichś innych dziwnych rzeczach. Tu nie. Tu mamy książkę kucharską. Fajnie by było to kupić. Ja nie mam tego gdzie trzymać na razie. A, to miałam kupić! Jeju, to jest konieczne do mojego szczęścia życiowego. Tylko gdzie to wstawić? Że nie mam miejsca. Dobra, trudno, będzie stało chyba na dworze. Tu nie ma miejsca. Przy nim to... Tak to trochę głupio. Dobra, będzie stało tu. Co jeszcze miałam kupić? Wow. Drogie rzeczy tu są. Co dla zwierzaków? A, to jest do masła. Do wyrabiania masła, ale 400. Już nie bardzo mamy gdzie to postawić. Cóż, będziemy musieli sobie na razie tak poradzić, bo domek większy to później. Tak, to jest fajne do uczenia się gotowania. O, tu się wyrabia miód. Tu mamy jakieś wino. Też już nie ma miejsca za bardzo. Jak to wygląda z tamtej strony? A, wszystko na dworze! Dobra, chyba Simowie się zmieszczą. No, trudno. Musimy sobie jakoś radzić. Coś jeszcze? Warto by kupić. Um,
Nie, alarmy wszystkie mamy, to bym bardzo chciała, ale 15 tysięcy, Boże, życie to ja nie zarobię. Dobra, wystarczy, bo już, kurczę, spłukałam się z pieniędzy. Lepszą lodówkę, w sumie nie wiem, czy lepsza lodówka coś poprawia w ogóle w Simsach 1? Nie, tu. Tu? Lodówka. Głód 7. A, poprawia głód. Tylko, że żeby mieć taką ekstra lodówkę, to trzeba mieć kupę kasy. Jakieś małe akcesoria. To by się przydało w sumie. A to co? Komplet herbaciany, o mój Boże. Dobra, nie ma kasy na razie. Musimy oszczędzać. Dobra, to w takim razie... Nie, chyba... Albo dobra, prześpimy to, bo czas leci tu szybko. Zdecydowanie szybciej niż ten, niż w innych Simsach. On o 5 jakoś musi wstać, żeby zdążyć. Tak, jednego przyjaciela rodziny. A! 5! Dobra. Wstajesz, mój drogi. Czy potrzebujesz skorzystać? Nie potrzebujesz. Możesz się wykąpać w takim razie. I oczywiście coś zjeść. No, tego już nie możesz jeść, nie. Trudno. Musisz sobie Boże, jak ona chrapie. Tak, i ona będzie mogła się logiki przy tym w sumie uczyć, to jest mi niepotrzebne. Albo dobra, zostawię jeszcze może. Bo to jest fajny stół. To jest mega fajny stół. I to towarzystwo nieszczęsne musi naprawić. Tak, już za godzinę. A, ona jeszcze energii nie naprawiła. Wow. Nie zwróciłam na to uwagi. Dobra, wstawaj. Dotrzymaj mi towarzystwa. Nie wiem, czy zdążę, ale... Tak, oczywiście. No, porozmawiajcie przez chwilę, proszę. Słuchaj plotek, tak. Dobra, widzę, że nie jesteście zainteresowani. To idź, skorzystaj z nowego kibelka. Wykąp się. I też coś zjedz. Nie, zostaw ten talerz. Idź do pracy. Masz zdobyć awans, słyszysz? Nic mi nie obchodzi, jak jesteś zmęczony. Oh my gosh. Dobra. Ona skorzysta. W sumie nakarmi rybki, bo on nakarmił. No, przynajmniej nie łażą do umywalki. Nie będzie mnie to denerwować. Tak, i ona będzie się uczyć dalej logiki. No niestety musimy... W sumie mogliśmy wyjechać na wakacje. Mieliśmy kupę kasy. A cóż, trudno się mówi. Znaczy, w sumie nadal możemy wyjechać, bo wakacje kosztują 500. Ale jeszcze na razie nie chcę. Ale nie bójcie się, pojedziemy. Wszystko zwiedzimy, wszystko zobaczymy. Chciałabym ich po prostu poduczyć tego wszystkiego, żeby nie mieli takich problemów. Ze sobą. A, ona by jeszcze mogła zadzwonić do tego swojego sąsiada. Też nie wiem, czy on nie w pracy, czy coś takiego. Może dlatego nie mógł rozmawiać wtedy. Zostaw to. Wow. Się przestawiło. Rozmawiam. Mogłabym go zaprosić, by było lepiej. Męczy mnie to już gadanie, zadzwoń za kilka godzin. What the hell, po prostu. Nie lubię cię. Dobra, zróbmy niskie ściany. Albo wrócimy widok. Nie, bo nie będę widzieć eliksirów, więc przygotuj napój, uwielbiam to. Zwłaszcza, że te napoje tutaj też często wychodzą niebieskie. O, czerwony!
Okej, ona sobie poszła. Chyba. Czerwony. Wiecie, co oznacza czerwony? Miłość. Tak. I w ogóle musimy wykorzystać jeszcze to. Czy ona chce to wypić? No w sumie to jest dobry sposób na zdobywanie przyjaciół. Dobra, zapiszmy. Tak na wszelki wypadek. I wypij napój. To jest dobry motyw na zdobywanie przyjaciół. No chyba, że zakocha się w tym naszym Benedykcie. Fajnie piją. O, gwiazdeczki. Kate, ktoś się w tobie zakochał. O nie, ćwir! Jak ja ci współczuję, Kate. W dodatku on ma żonę i to jest właśnie... O, to jest dziwne. Tak, ale jest 100 na 1 tylko, także żeby utrzymać jego uczucie, to trzeba... Znaczy w ogóle, żeby utrzymać go jako przyjaciela, to trzeba z nim rozmawiać, ale dobra, weźmiemy go, pożegnamy. Uściskiem dłoni, żeby nie było. No, ej! No dobra, posuń się. Bo widzę, że masz problem. No, już? A, pożegnaj się, uściśnij dłoń. Wynocha z mojego domu. I dalej przygotuj napój. Jest. Teraz mnie zwierzaki będą męczyć. No czemu? A, bo jesteś w kiepskim nastroju. Dobra, co ci jest? Skorzystaj, wykąp się, zostaw psa. Zjedz coś. Też może podaj, bo przyjdzie ten głodny znowu. Dobra, na razie wystarczy. Jauć! Yeah! Dostajesz awans! Nowe stanowisko, administrator strony sieciowej. Wow! Dobra znajomość oferty firmy oraz potrzeb klientów sprawiły, że jak nikt inny nadajesz się do redagowania strony sieciowej firmy. Praca w godzinach nocnych pozwala, o mój Boże, unikać korków sieciowych. Poza tym możesz spodziewać się ciągłych próśb o zmiany i dodatki od każdego pracownika firmy. To nie jest zbyt dobre. Od 18 do 2. O, ale zarobił 200 i mamy premię 400. Wow, czekaj, nie tak szybko. Tak, i potrzebujemy jeszcze jednej techniki, jeszcze jednej logiki. A w sumie jest w dobrym nastroju, więc możemy go zacząć uczyć. Od logiki zaczniemy. Także siadaj i się ucz. On pewnie dzisiaj jeszcze podjedzie ten samochód. To jest strasznie denerwujące, ale oni tak robią w Simsach. Więc niestety będzie musiał dwa razy iść do pracy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Więc moja droga, szybko rób to jedzonko. Jak on jeszcze nie jest głodny, ale... No i właśnie. Damy mu, żeby nie szedł do pracy. Ja nie pamiętam, chyba jeden dzień wolnego nic się nie dzieje, jak sobie zrobię. Mam przynajmniej taką nadzieję, bo jak nie, to będziemy szukać innej pracy. Dobra. Ty już się najadłaś. To przygotuj napój. O, znowu czerwony. Dobra, ten się nauczył logiki. A więc pójdzie siusiu i jeszcze techniki jednej. Może się uda. Może się nauczył od razu. W sumie mógłby coś zjeść, zanim to się zepsuje. Wiem, że nie jest specjalnie głodny, ale niech mu tam będzie. Jak już się napracowałam i zrobiłam ten obiad, to... Okej, okay. Zobaczmy
kim tym razem się zakochamy. A, jeszcze lampa, jeju. Dobra, wypijemy napój i pójdziemy obadać lampę. Dobra, chlej. A ten pies ciągle tu jest, Fifi. Fajne imię. Piesek nam towarzyszy. Ale to przeżywa. Jezu. No, kto tym razem? O Jezus Maria, co to za jeden? Jego znam. Oh my god, jego od razu na 100 na 100. Ciekawe czemu. Józef Kumpel. Tego tak nie zrobiło. Będziemy mieli dużo adoratorów. To wam powiem. Ale to się naprawdę przydaje, bo... no cóż. Zdobywanie normalnie przyjaciół jest naprawdę męczące. Zresztą ci, którzy grali w The Sims 1, to wiedzą. Dobra. W takim razie musimy podejść trochę dalej, bo... Nie, zostaw, nie całuj. Fuj. Taki brzyda. Okej, to panuj się. Dobra. Obraź. Pożegnaj się, uścisk dłoni. Zostaw psa. Okej. Tam zjada. Dobra, ona znowu jest w kiepskim stanie. Spróbuję jeszcze zadzwonić do naszego Benedykta. Tak, lampa, lampa. Pamiętam, lampa. Tu. Zadzwoń, rozmawiaj. Jest w pracy. No dobra. O. To w takim razie zapis. Tak, w tym odcinku tak średnio w sumie się dzieje. Bo nigdzie nie wychodzimy, ale naprawdę ta logika się nam przyda. Potem jeszcze chciałabym nauczyć techniki. Ktoś wspominał, że ucząc się techniki, to będę mogła wykorzystywać chyba kilka razy te nasze zaklęcia. Także to by się przydało. O, tym razem ziemia czy powietrze? Duchy przestworzy i duchy ziemi powiedziały mi, że twoje domostwo łaknie pomocy. Powietrze to będzie ogień chyba, jak się nie uda. A ziemia to karaluchy chyba. Dobra, powietrze. Niech będzie. Ja bażarej! Ja hukamadej! Wieczno trwałe różowe aniołki. Niech twój ogród stanie się siedzibą świętych ptaków. Okej? Okay? Widzicie to? A ty co tu robisz? Okej, okay, mamy pełno różowych flamingów, które możemy kopać. W sumie są nam niepotrzebne, więc ja je po prostu sprzedam. Będziemy mieli więcej kasy. Chociaż one są za 12. Może dwa sobie zostawimy tak na pamiątkę. Zostawimy je, powiedzmy tu. Będzie można się wyżywać. Troszkę ja nie mogę... A dobra, mogę. Okej. Okay. Niestety jesteś w kiepskim stanie, moja droga. To towarzystwo i rozrywka nieszczęsna. Dobra, pooglądaj sobie telewizję w takim razie. On się tu jeszcze poduczy. Przełącz na romans. Podoba ci się romans? Mam nadzieję. Też nie! To może horror? No, jestem zmęczona. Dobra, to wyłącz. W takim razie... Ale! Jeszcze! Wow.
Jeszcze masz na tyle siły, żeby przygotować napój. Może się uda. Nie. No czemu? Nie chcę. No dobra, to skorzystaj. Aha. I w sumie idź spać. On się też zaraz nauczy i też pójdzie spać. Jej! Dobra, zostaw to już. Masz wszystko, co potrzebne do awansu. Tylko teraz opuszczamy dzień pracy, no ale to trudno. Mam nadzieję, że nie stracę. Co ty robisz? Mówiłam... O! Muszą mnie denerwować. Muszą mnie denerwować. No oczywiście, że... Musisz tam zasnąć. Nie podejdź. Jak mam cię... No. Idź spać tu. Tak, wiem, wściekasz się. Jestem okrutna. Dobra. Okej, moi drodzy, będziemy powoli już kończyć ten odcinek, chociaż chętnie dalej bym grała. No cóż, w sumie... to tak, dzisiaj zdobyliśmy dwóch nowych przyjaciół rodziny. W dość nietypowy sposób, ale jakże skuteczny. Oskar zdobył awans i w sumie ma... już Jezus, myślałam, że bez pracy jest to. Boże. I już ma szansę, żeby właśnie dostać następny awans. Niestety chyba haker będzie miał więcej tej pracy po nocy niż za dnia. To jest trochę denerwujące. Najgorzej jest, będzie mu to tutaj zapewnić to towarzystwo z rozrywką. Może mieszka z Kate. Kate zresztą tak samo, bo człowiek chce tutaj ich nauczyć jakichś porządnych rzeczy, a oni chcą tylko towarzystwa i rozrywki. Tak, nakupowaliśmy trochę nowych rzeczy, jako że udało się wreszcie Gina zmusić do poprawnego wykonania zaklęcia. Tak, i w sumie mamy dość kasy, żeby jechać na wakacje, więc myślę, że... no nie wiem, moglibyśmy w następnym odcinku jechać na wakacje. W sumie czemu by nie? Chociaż jeszcze jakieś zaklęcia chętnie bym porobiła. No ale... możemy pojechać. W sumie nie wiem, jak długo jest się na wakacjach. Nie pamiętam już, jak to było. Ale przetestujemy, zobaczymy. Także... dziękuję Wam bardzo za oglądanie. No i oczywiście zapraszam do kolejnych odcinków z Retro Simsów i innych moich serii. No, to pa, pa!